Gdyńska giełda szkół, to targi szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, jakie mamy na terenie miasta Gdyni. Mamy tutaj stoiska zarówno dla liceów ogólnokształcących, jak i szkół zawodowych. Giełda ma służyć przede wszystkim podjęcia właściwej drogi co do przyszłej swojej ścieżki kariery, albo w liceum, jeżeli planuje studia, albo w szkołach zawodowych, jeżeli chcę po ukończeniu technikum bądź szkoły branżowej pierwszego stopnia pójść do pracy. Chcemy zachęcać młodzież do wyboru szkół technicznych, zawodowych, ponieważ jest duży deficyt osób w tych zawodach i taka jest nasza rola. Myślę, że giełda szkół jest czymś potrzebnym, ponieważ wiele osób, które idą do jakiejś szkoły i nurtują ich pytania, gdzie iść, co zrobić, mogą się bardzo dużo dowiedzieć o różnych szkołach i sobie mniej więcej sprecyzować, w jakim kierunku są zainteresowani. To jest dobre dla ludzi, którzy kończą teraz gimnazjum i teraz jeszcze podstawówka, tak? Teraz siódma klasa kończy. No i to jest bardzo dobre, ponieważ średnia szkoła to jest poważny wybór, tak? Bo to odpowiada na dalsze kształcenie się. Tutaj jest projekt, którego temat brzmi: rękawica sterująca bezprzewodowo manipulatorem w celu minimalizacji zagrożenia w warunkach szkodliwych. Temat bardzo długi. Projekt trochę złożony, razem z Dawidem Bachem tutaj wykonaliśmy robota, który jest sterowany rękawicą za pomocą gestów. Mamy szansę w tym momencie do większej ilości ludzi dojść całą ofertą. Czyli oni w tym momencie, jak jest taka giełda szkół, mają całą rozpiętość wszystkich po prostu ofert z całej Gdyni na przykład. I jest to dla nich w jednym miejscu, także to jest dla nich po prostu trochę bardziej efektywne, bo nie muszą tego szukać i mogą ewentualnie, jak coś dla nich jest, nie wiem, inspirujące, bądź ewentualnie mogli, mógłbym pójść tam na rysunek albo do innego liceum, albo na inny kierunek, to mają to wszystko w jednym miejscu, im to pomaga zwyczajnie. Dzisiejsza nasza obecność na giełdzie szkół jest podyktowana tym, że propagujemy przemysł okrętowy jako całość i wspieramy szkolnictwo branżowe, ponieważ uważamy, że jest to szkolnictwo, które ma przyszłość między innymi w takich dziedzinach przemysłu jak przemysł morski, przemysł offshore czy przemysł stoczniowy.